Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na film, który zapowiadałam już jakiś czas, czyli Denko. Przepraszam za wygląd, nie czuję się najlepiej, jestem nadal na kwarantannie. Ja nagrywam Wam ten filmik dzisiaj w czwartek, Wy go oglądacie w piątek, ale mówię, nie, czas już to zrobić, szczególnie, że jutro mamy recycling, także akurat będę mogła wszystko wrzucić sobie do kosza na śmieci. Mam nadzieję, że przejdzie mi to szybko. Może się uda nawet w mniej niż 10 minut, zobaczymy. Bo myślałam, że jest tego więcej, ale tak ogólnie rzecz biorąc nie ma aż takiej tragedii. Także zaczyna od pierwszej rzeczy. Bubble tea i było to mleczko, milkshake do kąpieli. Mnie zmyliło bardzo to, że to była taka jakby tea bag, ale w środku normalnie się nalewało, dawało troszeczkę bąbelków, faktycznie był fajny malinowy zapach i on chyba był za 1,50 funta, na dwa razy go użyłam i ogólnie jak zobaczę je w sklepie, przepraszam, to na pewno jeszcze jakiś zapach sobie spróbuję, bo była różna gama różnych, przepraszam, owoców. Także polecam. Kolejna Imperial Leather. Jak pamiętacie, jakiś czas temu w Butcie dokupiłam bardzo dużą ilość shower jelly i zobaczcie, przydało się teraz, bo korzystam. W sumie już niewiele mi zostało. Jedną z nich, które zużyłam, to było Wild Thing, Funky Fruits and Safari Sunset. Bardzo fajne, ja uwielbiam te zapachy z tego Imperial Leather. One mi trochę przypominają Isana, chociaż nie pachną aż tak fajnie jak Isana. Isana ma jednak ten taki dodatkowy pazur, że tak powiem, ale bardzo fajnie, ja je bardzo lubię i one były akurat te 250 ml, ja je chyba kupiłam po 90 pensów na przecenie w Butcie, ale to wszędzie można je za około funcika tutaj w Anglii dostać. Kolejna rzecz to była Buff Feather z Mad Beauty. Ja bardzo lubię firmę Mad Beauty. Te kule kupiłam, słuchajcie, jeszcze w tamtym roku na przecenie, znaczy w tym roku już, na przecenie poświątecznej. Ta była akurat srebrna gwiazda Frozen, ale powiem Wam, że ani nie dawała koloru, ani nie nadawała blasku, ani nie robiła nic dla skóry, więc to są bardziej takie kule dla fanów, myślę, żeby właśnie dać jakiemuś dziecku do kąpieli, ale dla nas, dla dorosłych, to one nie robią nic. Ja na pewno w tym roku, jak będą jakieś nowe z Mad Beauty, kupię, bo ja lubię je testować, lubię ich wygląd, ale trzeba się liczyć z tym, że no, za wiele nam to po prostu nie da. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to był Herbal Essence Argan Oil. Kondyszoner do włosów, nie kupuję z tej firmy, ale dostałam na święta Bożego Narodzenia od wujka i powiem Wam, że byłam zadowolona bardzo z tego kondycjonera. Mam też szampon, ale wiadomo, u mnie odżywka idzie dużo, dużo szybciej i ten kondycjoner był bardzo fajny, włosy były naprawdę, naprawdę fajne, także mogę Wam polecić i one chyba są w funciaku, tak mi się wydaje. Kolejna rzecz, jedna z bardziej moich ulubionych firm, czyli Soap & Glory, kalendarz adwentowy z tamtego roku. W tym roku na pewno też będzie kalendarz adwentowy z Soap & Glory. To akurat od paru lat już nie ulega zmianom. Świetny, fajnie nawilża. Ja uwielbiam ten ich oryginalny scent, także wszystko na tak. Maseczka. Pierwsza maseczka to była firma XBC, Expel Body Care. Fajny nadruk, fajnie działała. Nic dodać, nic ująć. Tutaj mam jeszcze parę z moich ulubionych Face Facts. Te maski, uwierzcie mi, są jedne z najlepszych masek na rynku. Tanie, po funciaczku, czy tam nawet po 80 pensów w Home Bargains. Fajne nadruki i świetnie nawilżają. Naprawdę, ja uwielbiam te maski, moja skóra je uwielbia. Także zużyłam taką. Zużyłam taką. Wisienkę. Ciasteczko z innej firmy, z Selfie Project, to jest? Nie, Selfie Project to jest polska, Skin Treats, taką muffinkę, loda, nie wiem jak to nazwać, też bardzo fajna była, uwielbiam te maski, naprawdę. I tutaj ze Skin Treats tak samo, tu było opakowanie dwóch, jedna była truskawkowa, a druga była z pączkami, też bardzo, bardzo fajna. Kolejną rzecz, Face Facts, kolejna, to były gofry, świetna maska. Zwykła biała w płachcie świetnie nawilżyła, także bardzo, bardzo Wam polecam tą. I Bubble Tea Pear Buff Crumble. Uwielbiam, słuchajcie, z Bubble Tea Buff Crumble są rewelacyjne, one też kosztują jakoś 1,50 funta i
pieni się fajnie po pościel, chciałam powiedzieć, kąpiel. Naprawdę fajne. Słuchajcie, staram się już pospieszyć, bo widzę, że bateria mi siada. Kolejną rzeczą był to Radiant Skin Primer z firmy Autograph, z jakiegoś pudełeczka adwentowego, pudełeczka beauty albo kalendarza adwentowego. Bardzo fajnie pod makijaż, makijażu utrzymywał mi się naprawdę dłużej dzięki temu primerowi i skóra miała taki glow, także bardzo fajny, firma Autograph. Kolejna rzecz to był kolejny shower gel, tym razem marshmallow, świetny zapach, tak samo, nie będę się tutaj rozwodzić na temat tego. Makaroni Sunset and Golden Argan Oil, ten akurat używałam głównie do robienia bąbelek, po prostu sobie wlewałam i bardzo fajnie on mi się sprawdzał. Kolejna rzecz to była ziaja kokosowa, ładnie pachniało kokosem, ale też jakoś petardy jakieś nie było, ale jak będę w polskich, jak już będę po kwarantannie i pójdę do polskiej drogerii, to na pewno sobie kupię kolejne zapachy, jeżeli będą, bo ostatnio nie było, ale widziałam, że bardzo sporo się rozrośli, także na pewno coś będzie. Kolejna rzecz to jest Andrew Barton London i to był kondycjoner do włosów do reparacji. Currently free, ja nie wiem, gdzie ja go kupiłam, chyba w Tesco, jak były jakieś promki. No i faktycznie włosy były spoko, ale nic takiego jakiegoś wow, wow, wow. Kolejny Haradox, kolejny shower gel, tutaj bardzo podobnie jak Imperial Leather, chociaż one nie pachną aż tak intensywnie, ale bardzo lubię filmy Radox i też jest tania i do mycia się starczy. Dwa dezodoranty Nivea. To są dezodoranty, które od lat po prostu tylko je, nawet nieważne czy to biało-czarne, czy ten perłowy, jakikolwiek, wszystkie tych skulek z Nivea uwielbiam i to są dla mnie ulubione dezodoranty. Także dwa zużyłam. Czekajcie, bo tutaj coś jeszcze mam, ale nie wiem co. Płatki pod oczy z Dragon Blood. Całkiem spoko, ale jakoś mega porządnie nie wyczyściły, znaczy nie pozbyły się moich zagłębień pod oczami. Kolejna maska, Feeling Very Fine. Świetne te maski, słuchajcie, ja ten zestaw masek kupiłam w Amazonie i tak mi się wydaje, albo w Amazonie, albo właśnie też w... Nie, przepraszam, w Home Bargains. Świetne są, to było 5 różnych masek różnosmakowych. Świetne, no pachnie taką borówką, jakbyśmy dopiero ją zerwali. Jedna maska taka, którą dostałam od kogoś, od Was. Poczekajcie, bo mi się tu coś przykleiło. Nie wiem co. Kolejna maska, też taka, też od kogoś dostałam, też dobra, bardzo dobra i z tej samej serii brzoskwiniowa maseczka. Tak samo pachniała po prostu czystą, piękną brzoskwinią. Kolejna rzecz, sól do kąpieli, 20 minut detoks, to była czarna sól, nie czułam, żeby moje ciało było jakoś... rozluźnione albo oczyszczone, a miałam tylko mega dużo sprzątania, bo czarna wanna jest później i dość ciężko się umyje, także musicie wziąć to pod uwagę, jeżeli się zdecydujecie na tą czarną sól. Kolejna kula do kąpieli była z Toy Story, ta sama historia jak z poprzednią, także nie będę się rozwodzić. Kolejna kula to też była z Frozen, tylko była zapakowana tak i tak samo jak poprzednie. To jest wszystko ta sama firma. Kolejna rzecz to była kula do kąpieli, Mickey Mouse, ta sama firma, ta sama historia, nic specjalnego. I kolejne maseczki, firma oczywiście Face Facts, którą lubię, miałam muffinkę, miałam loda, z firmy Sense miałam kotka, miałam pieska. Także widzicie, troszeczkę tych maseczek jednak poszłam, myślałam, że nie robiłam masek. Kula do kąpieli z unicornem, która w środku miała być zabawką, a zabawką było to. No to była tragedia, tak samo nic nie robiłam, nie polecam. I teraz właśnie z tej serii mamy tutaj truskawkowa, pięknie pachniała truskawkami, naprawdę pięknie. Liren, bogata maska ujedniająca, redukcja zmarszczek, no nic specjalnego dla mnie. Jak wiecie, ja nie lubię masek za bardzo, które nie są w płachcie, bo działają na mnie dużo gorzej. Water Jelly Bomb, kolejna. Bardzo fajna maska, uwielbiam, mega nawilżenie, takie 200%. I kolejną rzeczą, watermelon, arbuzowa maska z tej serii oraz sówka z TK Maxa. Dziękuję Justyna, to Ty mi ją kupiłaś. Kolejna rzecz,
Kolejna Bath Bomb, tak samo jak poprzednie, nic specjalnego. Kolejny żel pod prysznic. Bubble Tea Shower Steamer. Pamiętacie, dopiero co w tamtym miesiącu dostałam to w pudełeczku Glossy Box. Nic specjalnego, ani zapachu, ani piany, ani niczego, także nie polecam. Bubel, bubel, bubel. Kolejny Bath Fizzer i kolejny bubel. Maseczka Smoothie Mask, bardzo fajnie pachniała, regenerująca, ale niewiele działająca na moją skórę. Kolejna rzecz, Herbal Essence, i to była maska do włosów. Nie wiem, czy pamiętacie, ja kupiłam na promocji za 5 funtów z 10 w Butcie i bardzo świetna maska, na pewno sięgnę po nią nieraz, bo mega, mega fajne włosy były w dotyku, w rozczesywaniu i w ogóle wyglądały bardzo fajnie, także polecam Wam tą maskę. Kolejny krem do rąk The Body Shop Almond. One bardzo fajne są, te kremy, jednak dla mnie kupuję je tylko po cenie promocyjnej, ponieważ nie mają takiej jakości, jeżeli chodzi o cenę ich standardową 5 funtów za taką małą pojemność po prostu. I jeszcze jeden dezodorant, tym razem Black and White. Cudowny, number one. Ritual Milk Body Scrub, i to był Ritual Scrub do ciała, miałam w jakimś pudeczku beauty. Rewelacyjny, cudowny, wyśmienity, ukochany, mega fajny. Kolejną rzeczą był English Body Oil. To był olejek do ciała o zapachu brzoskwini. Cudowny, cudowny. Ja ubolewam, że nie jest taki drogi, bo ja go miałam w pudełku Beauty Box, bo po prostu ciało pachniało, wyglądało, w dotyku było po prostu cudowne, jak aksamit. Krople Dr. Kraft, świetne krople. Tutaj wydaje się, że jest, ale tak mi już to ciężko wyciągnąć, że już po prostu nie. Używałam go bardzo długo, moja skóra go po prostu pokochała. Pokochała, pokochała. Czekajcie, już mi jest źle siedzieć. Aloe Vera, bardzo fajny, świetny na po opaleniu. Bardzo mi złagodził moje skutki opalania. Fresh Juice z Bilendy, jeden z moich najlepszych produktów roku 2021, który próbowałam. Jest to peeling cukrowy do twarzy z bioaktywną wodą cytrusową. Po prostu, nieważne jak byłam zmęczona, użyłam tego, dostawałam energii. Naprawdę, jeden z najlepszych produktów Bilendy, jakikolwiek w życiu miałam. Także naprawdę Wam polecam. Na pewno go kupię, ja teraz używam z tej samej serii, tylko chyba z limonką. Nie jest aż tak fajny jak ten, ale ten to jest petarda. Zapamiętajcie, opłaca się. Kolejny ziaja, to jest u mnie w każdym dęku, oczyszczenie liście manuka. Dzięki tej maści moje ustrojstwa na twarzy w czasie okresu są dużo, dużo bardziej znośne. Polecam. Kolejna rzecz to był Queen of Tada. Był to żel do golenia, który kupiłam w TK Maxie na promocji. Przepiękny zapach, przepiękny, super się goliło i super była skóra po. Nie trzeba było balsamować. Jak zobaczycie gdzieś, polecam. Ja widziałam je nawet w funciaku ponoć. Znaczy, widziałam je u kogoś, no nieważne. A poczekajcie, bo już tak mnie boli. Już nie wiem, jak mam usiąść. Ach, patrzcie się, całe tło mi się zniszczyło. Och, och, och. Poczekajcie, już wiecie, co ciężko jest. Naprawdę jest ciężko. Kolejną rzeczą sól do kąpieli. To była ta trzykolorowa sól albo czterykolorowa. Nic nie robiła, po prostu tak jakbyście sobie wrzucili trochę kuleczek do kąpieli. Wielki, ogromny shower gel z cienia, jednolitrowy z Lidla. Shower gel do robienia bąbelków, świetny, rewelacyjny, polecam. Kolejna sól, dokładnie to samo, ja sobie zostawię te butelki, bo później mi się na pewno do czegoś przydadzą. Suchy szampon, ale on jest pełny. Patrzcie się, mam suchy szampon, ale jeszcze tu coś wytaguję. Mini do torebki, świetny, uwielbiam, uwielbiam. Almost finish, almost. Yeah. Kolejną rzeczą jest krem do rąk Eveline, truskawkowy. Cześć! Bardzo fajny, uwielbiam te kremy Eveline. Powinna mieć dużo więcej tych kremów, ale nie wiem, gdzie one są. I kolejna rzecz to był... No. Nie miał. Humankind. No, one second, wait. Human Bodykind. I to był smak... nie pamiętam jaki. Nie jest to napisane.
Coconut Oil. Świetny był, dlatego właśnie dokupiłam sobie kolejne dwa, też w TK Maxie na promocji, bo uważam, że są po prostu rewelacyjne. 2,50 na promocji. Chcesz powiedzieć cześć? Okay. Come here, so you can say cześć. Cześć! Idź. Wiecie, on tutaj ma teraz dużo... Okej, okay, it's fine. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest Bielenda i to jest 2 w 1 sea salt, czyli to jest jakby... to jest... jak to się nazywa? Shower gel i body scrub w jednym. Nie używałabym tego jako shower scrub, szczerze mówiąc, bardziej jako gel, ale był bardzo fajny, ciekawy, także mogę Wam go polecić. Dobra, myślę, że poszło w miarę szybko. Przepraszam za takie... ale po prostu jest mi ciężko nawet mówić i staram się robić dobrą minę do złej gry, także mam nadzieję, że jakoś przebrnęliście to krótkie, mam nadzieję, denko wraz ze mną i dajcie znać w komentarzach pod spodem, których z tych produktów używaliście i które na przykład u Was się sprawdził, a niekoniecznie u mnie, bo wiadomo, że każdy produkt jest dla kogoś innego. Także żegnam się z Wami już dzisiaj i widzimy się za 2 dni. Buziaki, nie zapomnijcie subskrypcje, lajki i kciuki w górę. Pa, pa!